Trenerze, jak traktuje pan rozrywki Pucharu Polski? Czy jest to na równi z rozrywkami ligowymi? Nie, no najpoważniej będziemy traktować te rozgrywki i mimo, że na pewno jedziemy jutro na taki trochę, zdawałoby się może egzotyczny teren, ale tam jest wielu zawodników uznanych i łącznie z trenerem, także będziemy traktować ten mecz na pewno bardzo poważnie. A czy zarząd w celach postawionych przed drużyną uwzględnił jakoś rozgrywki Pucharu? Może nie jest jakiś tam, nie był to jakiś krańcowy etap, ale w rozmowie z zarządem przed sezonem razem żeśmy jakby zgodnie postanawiali, że chcielibyśmy zobaczyć ekstraklasę, drużynę z ekstraklasy w Katowicach, a to się wiąże z przejściem przede wszystkim tej pierwszej rundy, także zobaczymy, co życie pokaże, ale najważniejsze jest to, żeby przejść tą pierwszą rundę tak jak powiedziałem, na trudnym terenie. Jak wspomina pan pucharowy mecz Radziankowa z Dramą z Wrocławice? Dosyć ciekawy wynik, 15-0. A, tak, no było. Tutaj się mnie troszeczkę zaskoczyli. No był taki mecz i wtedy jakby ta drużyna, która była w wyższej lidze, no bezwzględnie pokazała swoją wyższość, także wspominam miło. A po wynikach w poprzednich sezonach było widać, że Radzianków właśnie poważnie podchodzi do pucharu, co nie jest zawsze w polskiej lidze. Jak trener myśli, dlaczego niektórzy tak traktują Matoszem z puchar? To znaczy puchar jest z jednej strony piękną przygodą, z drugiej strony potrafi być niewdzięczny, bo jednak wiele zespołów, które mają jakąś swoją markę, jedzie na zespoły, które są gdzieś w niższych ligach i następuje pewnego rodzaju rozprężenie, które powoduje może trochę zlekceważenie tego przeciwnika, który chce bardzo przecież zawsze pokazać się tym swojemu społeczeństwu, żeby przyjść na GKS i w Niepołomicach na pewno zrobią wszystko, żeby nas ograć, bo to jest normalne. No my dlatego nie możemy tego wszystkiego zlekceważyć, bo puchar to jest fajna przygoda i tutaj na pewno i ludzi mamy i sił nie zabraknie, także nic ku temu, żeby tylko wygrać. No. Zarząd i drużyna chce zagrać z drużyną z Ekstraklasy. Na pewno kibice chcą tego chyba jeszcze bardziej. Nie, no dokładnie. Dokładnie, jak już o tym Radziankowie trochę żeśmy rozmawiali, to też się udało doprowadzić do tego, że przyjechała korona Kielce i wszyscy byli z tego bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że jednak ta Ekstraklasa wróciła. No mam nadzieję, że tutaj też to będzie jakby pierwszy krok ku temu, żeby ta Ekstraklasa wracała, bo wiadomo, że pracę mamy ogromną ilość, ale gdzieś tam cel, czy bliżej, czy dalej, każdy o tym marzy i wiemy, o co chodzi. Natomiast fajnie by było, jakby rzeczywiście GKS Katowice tutaj mógł zmierzyć się z jakąś klubem z Ekstraklasy, nawet i w przygodzie pucharowej na razie. A czy przewiduje pan zmiany w stosunku do ostatniego meczu w Radziankowie? To znaczy tylko te, które są wymuszone pewnego rodzaju urazami mechanicznymi, także rzeczywiście tutaj musimy też brać pod uwagę zdrowie zawodników. W piątek mamy kolejne spotkanie, ale ci, którzy są zdrowi i to w większości pojadą nas reprezentować do Niepołomic. A czy na dzisiejszym treningu będą rzuty karne? Często są na treningu rzuty karne, dzisiaj na pewno też.